Witam Was w kolejnym odcinku XCOM, Terror from the Deep. Obcy gdzieś tutaj planują założyć stację nadawczo-odbiorczą. Planują ją założyć pod ziemią. No, jeszcze nie wiemy dokładnie, gdzie jest wejście. Musimy tutaj wszystko na powierzchni oczyścić. Oj, jakiś akwatoid pilnuje na starcie z wyrzutnią bomb termicznych. No to go zaraz unieszkodliwimy. Ziomek to zrobił, świetnie. O kurde. Kolejny akwatoid z wyrzutnią bomb termicznych oraz meduza. Znaczy ja to nazywam meduzą, to się poprawnie nazywa halucynoid, czy jakoś tak. Zaraz, to jest drużyna z Subvenomus. Tu jeszcze wszyscy nie mają pancerzy magnetycznych, muszę o tym pamiętać. Batka, może przyjmijmy kontrolę nad tym akwatoidą, rozejrzymy się tutaj troszkę. O właśnie, coś tu. Jeszcze jeden akwatoid. Oj, oj, oj. Tu jest w pobliżu ta wielka piramida. Nie wiem, czy pamiętacie, ale już z jedną stacją nadawczo-odbiorczą mieliśmy do czynienia i właśnie w takiej wielkiej piramidzie wtedy tam siedział jakiś makon i zmienił nam strukturę genetyczną jednego z akwanautów. Straciliśmy akwanautę wtedy. Dobra, Wargadis może ma ładną celność strzału. Niech może zlikwiduje tego tutaj na samym końcu. Ach, prawie, prawie. Ale to nic, to nic. Pan Banan jeszcze spróbuje. Jeszcze lepsza celność strzału, uwaga. Dostał. Dobra. Teraz tak, jeszcze tego halucynoida by się przydało unieszkodliwić. Kontroli nad nim nie przejmę. Z tego co wiem, aby przyjąć kontrolę nad istotą, która zajmuje 4 pola, to trzeba by przyjąć kontrolę nad każdym z tych pól, no nie? Zacząć jakoś tak oddziaływać. No, to ciężka sprawa. Wycelowany. Jakoś tak tutaj w bok walniemy. Dostał. Za to tym maluchem troszeczkę podejdziemy jeszcze. Aquatoid żołnierz. Może tutaj pójdziemy, czy tam coś się nie czai. Jakiś inny obcy. Dobra. Waldek. Waldek. Czy Waldek ma pancerz magnetyczny? Spróbujmy do góry wjechać. Tak, ma. No to wykorzystajmy to i rozejrzyjmy się tu jeszcze. Ojć, nic mu nie jest, nic mu nie jest. Coś tu się schowało. Kolejny akwatoid. Mała celność strzału, ale może się uda. Pudło. Ukucnę, a i tak go widzę. A, dobra, spokojnie. Majsu. Możemy jeszcze raz przyjąć kontrolę. Tylko gdzie on stał? Gdzie on stał? Tu. Mamy go. A, tasz od dowódca. No dobra, no to wyjdźmy nim tutaj sobie. Zaraz w następnej turze dostanie strzał w plecy. O. Jeszcze raz, dwa. Wykorzystamy mu wszystkie punkty ruchu. No dobra. Patros już pewnie nie będzie miał tego pancerza magnetycznego. Nie. Nie ma plecaczka. No dobra. To na przykład Patrosem się przejdziemy troszeczkę tutaj na tyły. Niech on tutaj już na wszelki wypadek wszystko do końca sprawdzi. Chociaż mała szansa, żeby coś tu się działo. To już jest... Róg mapy. Riko wyślemy jeszcze bardziej może na południe. O, jeszcze kogoś damy do pomocy dla Riko, na przykład Szymuna. Oni się będą kierowali do tej piramidki. No właśnie, chociaż do tej piramidki i tam były te windy, nie? Dobra, damy jeszcze kogoś. Damy kopytko. O, puszczam turę, uwaga. To była wyrzutnia bomb termicznych, ale totalnie spudłował. Poleciała gdzieś tutaj w pizdu, że tak się wyrażę. I teraz tak. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Wycelowany w plecy. A, twardziel. Dobra, może się odsuńmy troszeczkę z linii strzału. Wargadis sobie strzeli. Po nim. Może przyjmijmy kontrolę jeszcze nad tym maluchem. Pozwiedzamy tu jeszcze. Ojciec coś zauważył. Dwóch już, o widzicie? Opłaca się przejmować te kontrole. No z tym będzie problem. Może tak. Ojejku, jaką on ma małą celność strzału. No ale niech sobie strzeli. O, trafił go. Chyba... Tak, zamroziliśmy tego. Mamy go z głowy. Ten idzie dalej na zwiad. Nad tym przejmiemy kontrolę.
Kontrola. Mamy go. Dobra, on tu wyjdzie. Dostanie strzał w plecy w następnej turze. No, ładnie idzie póki co. Teraz dalej. Riko, dobra. Tu już też będzie chyba krawędź mapy. To taka mała plansza. Tu trzeba będzie sprawdzić jeszcze. Szymon pójdzie z Riko. Właśnie on pójdzie tutaj bardziej tą stroną, tylko żeby nie wdepnął w coś. Jak jakiś zdechły, czy taki, znaczy zdechły, albo umarły, obcy. Albo nieprzytomny, jak leży na ziemi i wejdziemy na to pole, to możemy sobie zawsze podejrzeć, jak on wygląda. A w przypadku tych obcych, którzy zajmują więcej pól, to już tak nie możemy chyba zrobić. Nie możemy jakichś szczątków sobie obejrzeć. Dobra, ci tu niech, chociaż nie. Kopytko też tu pójdzie. To czasami ci obcy siedzą w tych piramidkach tak sprytnie, że mogą nas zobaczyć przez te szparki tutaj. Trzeba uważać. Teraz tak. Patros miał tu jeszcze sprawdzić. No, tam jeszcze pójdzie na wszelki wypadek i zostawimy go już w spokoju. Urgadis, pan banan, ziomek. Czy ziomek? Nie, no, ziomek się szykuje tutaj do strzału w następnej turze. Załatwi tego Taszota. Kto tu jeszcze jest? Aha, Majsu jeszcze jest. Dobra, Majsu sobie podejdzie tu. Będzie się kierował tam na zachód. Za bardzo się nie będę jeszcze wychylał. Beatka musi być do przejmowania kontroli. A, tu jeszcze Waldek jest. Waldek. Może wstanę. Wzlecę wyżej. I on się będzie tak kierował tutaj, o. Górą. O, taki snajper. Żeby tylko nam snajpera nie zestrzelili. Puszczam turę. Cisza, dobra. Teraz tak. Szymon sprawdzi tu. No, na razie wszystko ładnie, zgrabnie idzie. Riko, ojć. A, siedzi tam mały drań. Dobra. Wycelowany. Dostał w dupsko. W to chude dupsko dostał. Nic tu więcej nie widzę. Kopytko. Dobra, na pewno ta dwójka plus Szymon, czyli trójka. Będę chciał nimi wejść do tej piramidki. Będziemy musieli uważać na makonów. Aha, no dobra, tutaj. No tutaj nam jeszcze nie wyszło. Ale to nic. Może ukucnę, żeby już tego na pewno mieć z głowy. Dobra. I wstanę. W następnej turze idziemy dalej. Do tego Taszota tu jeszcze trzeba by załatwić, nie? Może też ukucnę, żeby już mieć to na pewno z głowy. I podchodzimy dalej. Pan Banan też idzie do pomocy. No, a ci obcy zaraz chyba zaczną panikować, co? Jak to u nich często bywa, jak często giną. Jak to u nich często bywa, jak często giną. Tu jest Beatka do przejmowania kontroli. Urgadis jest. Tutaj sprawdzamy. Nic tutaj ciekawego nie ma. Aha, i tutaj nasz snajper jest. Waldek. A, dzień dobry. Dobra. Czy Batka da radę nad nim przejąć kontrolę z takiej odległości? No, ma dwie próby. No, mamy go. Spoko, luzik, zobaczcie. Jaka Batka. Może na wszelki wypadek, gdybyśmy go stracili jakoś z pola widzenia czy coś, zabierzemy mu broń. Zobaczcie, jaki spanikowany. Jeszcze trochę i by pewnie sam tę broń upuścił. Puszczam turę. Cisza. Jest Szymon. Podchodzimy dalej do piramidki. Kopytko.
coś widzę, siedzi tam u góry. Dostał w łeb. Oj, stracił przytomność tylko. Nie było krzyku. Dobra, może niech Szymon przejdzie przez ten krzaczek, kurde. Za bardzo nie dam tutaj rady dalej przejść. No trudno, musi po tych krzaczkach iść. Teraz na ukos. Jakoś się tej zbliżę maksymalnie jak mogę. Dobra. Kto tu jeszcze? Ziomek. Czy jeszcze jacyś obcy się tutaj gdzieś czają na zewnątrz? O tu będą te windy chyba. Tutaj chyba będą windy. No, te windy też są stosunkowo często pilnowane. Musimy uważać, zanim tam wystawimy głowę zza tego rogu. Majsu. No idź, kliknąłem w ten krzaczek, kurde. No idź, ale i tak mu zabrakło punktów ruchu. To wykorzystamy, to podejdziemy tu. War Goddess też twardo idzie pomóc. Patros. Aha, tam widziałem jeszcze u góry była taka piramidka. O tutaj, zobaczcie, do której można wejść. Tam będziemy musieli to sprawdzić. Aha, i tu jest nasz stary znajomy. No dobra. Wargadis, gdzie jest Wargadis? Znaczy nie Wargadis, tylko Beatka. Beatka. Kontrola. Mamy go. Może niech on tam sprawdzi, co jest w tej piramidce. Taszot żołnierz. Puszczam turę. Cisza. No dobra, to zrobimy tak. Kopytko pójdzie sobie prawą stroną. Tam już widać windy pomału. Teraz tak. Rico pójdzie drugą stroną, na wypadek, gdyby jakiś obcy się tu jeszcze czaił. Oj, coś widzę, coś widzę. O kurde, Makon siedzi w tych windach. Szybki strzał. Może lepiej ukucnę, tylko że mogę go wtedy stracić z widoku, bo to są takie szparki. Nie, może zaryzykujemy tak. Dostał. Ła, bardzo ładnie, Rico. No, ten Makon mógł nam zrobić niezłą niespodziankę. Dobrze, że go zobaczył. Myśmy tutaj podeszli, bliżej go zobaczyli, starali się uciekać, on by mógł za nami pójść i nas pozmieniać. Także mieliśmy tutaj fuksa, że udało się go zauważyć wcześniej. To jeszcze z takiej bezpiecznej pozycji, jeszcze go trafić. Oprócz tego, że się udało go trafić, to jeszcze się udało go załatwić za pierwszym podejściem. Na prawy celowany. No w końcu. Dobra, ale coś tu jeszcze może pilnować tych wind. Pomalutku lepiej tu będę podchodził. Patros. Zajrzy do piramidy. Zmęczony jest bardzo. Kurde. Jeszcze ktoś by mu się tutaj przydał do pomocy. Dobra, może. O! Wjedziemy od góry tutaj. Zobaczcie. Tutaj jest winda. Pyk, a to w następnej turze tam zjedziemy. Fajnie. Szymon jeszcze do pomocy. No dobra. Też zmęczony już. Najgorsze jest to, że to zmęczenie przechodzi do drugiego etapu misji. No, taki jakby realizm pewnie tu chcieli zrealizować. Uwaga, puszczam turę. Zjeżdżam w dół. Jeszcze niżej. Nic tu nie ma. No dobra, no to jak nic nie ma, no to śmiało możemy patrosem sobie tutaj wejść. Posprawdzać. O! Nic nie ma, zobaczcie jak się schował sprytnie. Dobrze, że przeglądałem tutaj wszystko. Dobra, spokojnie. Spróbujmy przejąć nad nim kontrolę. I się wystawimy do strzału. Ha, mamy go. Rozejrzyjmy się jeszcze. Może jeszcze jakiś gdzieś się tutaj schował. Ale nie. Też taki spanikowany, ale nie aż tak bardzo. O, jeden obrót, drugi obrót. W następnej turze dostanie w plecy. Od Patrosa. Dobra, idziemy do wind.
Pomału. Mam nadzieję, że tutaj nic nam nie zjedzie tą windą. Może trochę się pospieszyłem. A tak ładnie mi wszystko idzie i się poczułem zbyt pewny siebie. Miejmy nadzieję, że tutaj nam nie zrobią jakiejś niespodzianki z tą windą zaraz. Szymon idzie na wszelki wypadek pomóc. Bardzo zmęczony jest. No, nie może wykonywać więcej punktów ruchu. Znaczy, więcej kroków. Pan Banan, no. Tu już pusto, dobra. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Nic tu nie ma, tu już jest koniec mapy. Czyli została ta piramidka tylko do przejrzenia. No, tam raczej już nic nie będzie. Uwaga, wież... Nie, no tutaj już koniec tury. No, jeszcze tam coś siedzi. Oliko, wjeżdżasz. Nic tu nie widzę, jeszcze wyżej możemy wjechać. Może poczekam jeszcze. Tutaj już z głowy. Tego musimy załatwić. O kurde, pudło. No, szlak by to trafił. Kontrola. Wyrzuć te broni może. Niech sobie tutaj pochodzi, trochę zużyje punkty ruchu. Jak to tutaj zrobić? Dobra, tu też wjeżdżamy do góry. Może jeszcze wyżej. Nic tu nie widzę. Jeszcze wyżej można wjechać. Może tu się schowam. To chociaż to taka słaba kryjówka raczej. No, czemu on tu nie może iść? Mam nadzieję, że tam żaden obcy nie stoi. Nie. Ale się zmęczył. Ach. Puszczam turę. Nic się strasznego nie stało. Sprawdźmy jeszcze tu. Tu zabiliśmy tego Tashota. Tu mamy windę. Wjedziemy do góry w następnej turze. No, kolejna próba. Dostał. Dobra. Wjeżdżamy wyżej, tak? Chociaż... Nie, no jeszcze tu musimy sprawdzić. Ha, siedzi, zobaczcie. Pudło. A, mogę się troszeczkę wycofać. Spróbujemy przejąć nad nim kontrolę zaraz. Chyba, że jeszcze Szymon tutaj da radę jakoś strzelić. A nie, ojejku, nie ten poziom. Ach, żem zawalił. To nic, no nic, no musimy przejąć kontrolę. Powinno się udać, to tylko Aquatoid. Jeszcze spanikowany. Gdzie on jest? Kontrola. Mamy go. Dowódca. No, chociaż tak bardzo spanikowany nie jest. Zajrzyjmy sobie jeszcze gdzie niegdzie tutaj. Skoro ma punkty ruchu, odwrócimy się plecami. Puszczam turę. Jest. Wszystko? Koniec. Dobra, i to był pierwszy etap misji. Nasi nurkowie teraz zjadą windą na dolne poziomy, tam gdzie jest ta stacja nadawczo-odbiorcza. I w następnym odcinku będziemy musieli odnaleźć i zniszczyć Synomium. Tak, a tymczasem żegnam Was. Na razie.